Dzisiaj mamy bardzo piękną pogodę, mamy 0 stopni, pada śnieg. Może trochę za ciepło, bo ten śnieg za chwilę stopnieje. Idealna pogoda na trening, jak najbardziej. Walerian Romanowski, kolarz-wyczynowiec, kilkakrotny rekordzista Guinnessa, który podejmuje tak ekstremalne wyzwania jak 100 godzin spędzonych w temperaturze minus 50 stopni Celsjusza, przede wszystkim jest zwolennikiem i propagatorem zdrowego trybu życia. Urodził się w Gudelach koło Awiżeń. Od przeszło 20 lat mieszka w Polsce. Jak mówi, w samochodzie zawsze ma rower, bo holduje zasadzie, ani dnia bez treningu. Zawsze byłem osobą, która lubi ruch, lubi wyzwania, ale też osobą, która chciałaby zawsze wygrywać. I za to wtedy już dosyć dużo trenowałem. Mieszkaliśmy w Gudelach, biegaliśmy jako chłopacy. Wtedy nie było komputera, więc człowiek nie spędzał tyle czasu przy komputerze, więc mógł poświęcić na ruch fizyczny. Później wyjechałem do Polski i w pewnej przejażdżce na rowerze spotkałem kolarzy, do których się dołączyłem w czasie ich treningu i tak się zaczęła moja przygoda. Walerian Romanowski ustanowił już kilka rekordów w jeździe na rowerze. W 2017 roku po raz pierwszy zmierzył się z zimnem. W Jakucji, w Ojmiakonie, uznawanym za najzimniejsze miejsce na Ziemi, przez 2 doby jeździł rowerem. Kolejny projekt miał miejsce w lutym 2018 roku. Romanowski 100 godzin spędził w komorze termoklimatycznej, gdzie temperatura odczuwalna wynosiła minus 60 stopni Celsjusza. To może nie też pokazanie przed kimś, dla kogoś, ale to bardziej dla samego siebie, żeby sobie pokazać, że potrafię, że poprzez odpowiednią ciężką pracę i umiejętną możemy osiągnąć jakiś cel, do którego zmierzamy. Stworzyłem swój zespół składający się z trenera, dietetyka i to jest praca nad organizmem, praca nad samym sobą. Podczas spotkania w Domu Kultury Polskiej w Wilnie Walerian Romanowski opowiedział o projektach, w których uczestniczy i jaki to ma cel. Nie, no może mróz dlatego, że to jest trudne, że to nie jest proste. Nawet trudno wyobrazić, jak to jest, jak mamy minus 50, bo nie mamy takich temperatur. A zresztą nieraz jak na Litwie mamy minus 30, teraz wyobraźmy, że mamy większą część tygodnia spędzić na takim zimnie, nie korzystając z ciepła, nie jedząc ciepłych napojów, bo w komorze jadą wszystko zamrożone w postaci lodu. Tam nie było tak, że kuchenka, grzanie, pizza gorące, nie o to chodziło. Więc nawet trudno wyobrazić. Dlatego, że to jest trudne, a w dodatku dochodzi wysiłek fizyczny, więc to są rzeczy bardzo trudno połączalne. I dlatego to są takie projekty i projekty na Syberii. Za rok Walerian znów się wybiera do Jakucji. Zamierza pokonać 1000 km w warunkach syberyjskich przy minus 50 stopniach Celsjusza. Dlatego jadę, że to jest trudne wyzwanie, bo przez cały czas trzeba walczyć, żeby nie zamarznąć. Też będą krótkie dżemki, nawet nie w namiocie, a w takiej plachcie, gdzie będę się regenerował powiedzmy przez pół godziny, co ileś tam godzin. I muszę sobie poradzić. I dlatego muszę bardzo dokładnie analizować, jak się organizm się zachowuje, co sygnalizuje. Muszę rozumieć te sygnały, odpowiednio reagować, odpowiednio działać, żeby wytrwać te powiedzmy 5 dób, czy nawet 6 dób i dotrwać do miejsca docelowego. A z drugiej strony będę jechać po drodze kolymskiej, więc jak Państwo wiedzą albo nie wiedzą, to jest droga, która została zbudowana przez zasłańców. Tam się jedzie po ludzkich kościach, no bo tak jest droga zbudowana. To będzie pewien jakby hołd dla tych osób, które tam zginęły i oni pracowali w tych warunkach. Więc teraz ja pojadę wyposażony w najnowocześniejsze sprzęty, odkarmiony, wyżywiony z jedzenia, a oni pracowali tam w zwykłej plachcie, w takich warunkach, o kilku kromek chleba. Także, no, jest niby wyczyn z mojej strony, ale jak patrzymy wstecz, no, to widzimy, co ci ludzie wycierpieli. I idziemy, żeby o tym też mówić, przypomnieć, żeby ta historia się nie powtórzyła. Swoje wyczyny Romanowski dedykuje osobom chorym na raka krwi. Jest ambasadorem fundacji DKMS, promującej dawstwo komórek macierzystych. Promuje dawstwo i przy okazji pokazuje, że nie wolno się poddawać, że zawsze trzeba walczyć, czy to w sporcie, czy nieraz w życiu, w trudnych sytuacjach i nawet w chorobie, bo ta motywacja jest bardzo istotna. Jak nieraz widzimy, że jak człowiek walczy z chorobą, robi wszystko, żeby pokonać, to jest dużo łatwiej i nieraz się udaje. Rower nie jest jedynym zajęciem Waleriana.
I jedna z moich pasji to właśnie to jest rower, sport, analiza ludzkiego organizmu, możliwości, czy są pewne ograniczenia, czy nie ma. A drugą pasją to jest drewno, z którym pracuję na co dzień. Obecnie jestem doktorantem na Wydziale Technologii Drewna na SGGU w Warszawie, gdzie realizuję pracę doktorską z zakresu podłóg drewnianych z ogrzewaniem podłogowym. To jest chęć nauki, poznawania nowych rzeczy. Widzę, że poprzez naukę się rozwijam, dowiaduję się coraz więcej nowych rozwiązań i technologii. I to sprawia mi przyjemność. Widzę, że nie jestem w takiej stagnacji, a jest pewien rozwój. Nauka dotyczy drewna, dlatego że też w Polsce prowadzę firmę, która też zajmuje się tymi dziedzinami i wyrobami z drewna. I dlatego ten kierunek. Od ponad 20 lat Walerian Romanowski mieszka w Busku-Zdroju. W Polsce mieszkają też dwaj jego bracia. W Wilnie zaś ma siostrę, która jest jego najwierniejszym kibicem. O sobie zawsze z dumą mówi, że jest Polakiem z Litwy. Zawsze w wywiadach podkreślam, że się urodziłem na Litwie, na Wilniszczyźnie, w polskiej rodzinie. I z tego też jestem dumny. I dlatego jak mam stroje kolarskie, to z jednej strony mam flagę litewską, z drugiej strony flagę polską. Uważam, że te kraje muszą mieć jak najściślejszą współpracę między sobą, a zresztą jesteśmy razem w Unii Europejskiej, więc ja już nie rozdzielam w ten sposób, że to jest Litwa, to jest Polska. Dla mnie to jest jedność i jedna całość. Do aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, ogólnie prowadzenia zdrowego trybu życia kolarz rekordzista zachęca wszystkich chętnych. Wiek, jak mówi, nie jest przeszkodą. Wiek nie jest ograniczeniem, żeby zacząć uprawiać pewną aktywność fizyczną albo wprowadzić pewne zmiany w pożywieniu albo w regeneracji. To nie znaczy, że wszystkie osoby muszą ćwiczyć, bo jest część osób, którzy nie lubią aktywności fizycznej, więc nie muszą tego robić. Żeby coś zacząć, to musimy sobie uświadomić, jakie będziemy mieć z tego korzyści. Bo to nie jest tak, że człowiek jest bezinteresowny. Nie ma ludzi bezinteresownych. Każdy musi mieć korzyść. Muszę mieć korzyść z treningu. Jaka może być korzyść z treningu? To jest dobre samopoczucie, utrata masy ciała za koszt zwiększenia masy tkanki mięśniowej. To jest już korzyść wymierna.